Cześć, ja nazywam się Julita Dęcka, jestem coachem relacji i dziś chciałabym Ci pomóc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to może Ty jesteś toksyczną połówką w Twojej relacji, być może to Ty jesteś toksykiem. Takie pytanie zadaje sobie dużo osób, które są w trudnych relacjach albo mają za sobą trudne relacje i często takie osoby zastanawiają się, czy być może jest tak, że to z ich winy związek się rozpada albo ten związek się rozpadł. Być może to one poprzez to, jakie są, przyczyniły się do tego, że kolejne relacje okazały się katastrofami. Od razu powiem Ci, że jeżeli zadajesz sobie takie pytanie, jeżeli ono pojawiło się w Twojej głowie, to jest dobry sygnał, bo to znaczy, że jest potencjał do zmiany i jest potencjał do pracy, że szukasz odpowiedzi i jesteś w stanie przyjąć to, że być może wina jest również po Twojej stronie, bo najczęściej tak jest, że jeżeli dochodzi do rozpadu związku albo jest jakaś trudna sytuacja w relacji, to każdy dokłada cegiełkę do tego, co się dzieje lub do tego, co się zadziało. I tak, niestety ostatnio i w przestrzeni publicznej i myślę, że tutaj na YouTubie i w różnych artykułach, ale też w takim codziennym życiu i w codziennej komunikacji nadużywamy pewnych określeń. I z łatwością nam przychodzi etykietowanie ludzi, nazywanie ich na przykład psychopatami, socjopatami, narcyzami, toksykami. I nagle okazuje się, że większość społeczeństwa to narcyzi, prawie każdy jest toksykiem, oczywiście poza nami, bo najtrudniej jest spojrzeć w ten sposób na samego siebie. Szukamy przyczyn tego, że nam się nie powodzi, że coś jest nie tak w innych ludziach. No i to jest ten zły sygnał. Jeżeli masz tak, że masz poczucie, że przyciągasz do swojego życia bardzo, bardzo dużo różnych dziwnych osób, toksycznych osób i każdy był toksykiem, każdy był narcyzem, każdy był socjopatą, no to warto też temu się przyjrzeć, bo może jest tak, że tak naprawdę przerzucasz odpowiedzialność za to, co się dzieje w Twoim życiu na innych, a nie szukasz też pewnych odpowiedzi w sobie. I teraz dobrze mnie zrozumcie, bo tutaj mogą się pojawić takie komentarze, że przerzucam teraz na przykład na ofiarę winę czy odpowiedzialność. Ale tak nie jest. Słuchajcie mnie proszę ze zrozumieniem. Chodzi mi tylko o to, że bardzo rzadko jest tak, małe jest prawdopodobieństwo tego, że każda osoba, na którą trafię w moim życiu, jest toksykiem. Każda osoba, którą spotkam w pracy, którą spotkam podczas wakacji, każdy mój partner będzie socjopatą i toksykiem. Oczywiście mogę mieć pewne skłonności i wybierać pewien podobny typ ludzi, ale mimo wszystko po prostu takich ludzi w społeczeństwie jest statystycznie niewiele, więc prawdopodobieństwo spotkania ich jest nikłe. Co nie oznacza też, że ci wszyscy ludzie nie mieli albo nie mają toksycznych zachowań, bo to warto sobie odróżnić. Łatwo jest nam etykietować, więc jakby nadać tak naprawdę już taką ostateczną opinię o kimś, że ktoś jest narcyzem, ktoś jest socjopatą, ale on może mieć po prostu toksyczne zachowania, tak jak większość z nas, bo kto ich nie ma? Ja nie znam osobiście osoby, która nie miałaby ani jednego toksycznego zachowania, która zachowywała się przez całe swoje życie super dojrzale i zawsze byłaby nienaganna. A jeżeli utrzymuje taką maskę i stara się zachować te pozory, to taka osoba najczęściej bardzo, bardzo cierpi. Na pewno gdzieś tam chodzą i krążą ludzie, którzy są super dojrzali, którzy mają wszystko przepracowane i którzy w żadnej sytuacji w życiu nie zachowali się toksycznie, ale myślę też, że rozkład normalny sugeruje nam, że jednak większość z nas jest średnia w tym zakresie i nie jesteśmy wcale tacy idealni jak na Instagramie.
To jest tak naprawdę dobra wiadomość dla nas, ale to też jest taka wiadomość, która każe nam spojrzeć na to tak, że pewne rzeczy do przepracowania, tak, są w nim, są w niej, w twoich byłych, ale też w tobie. I źródła pewnych konfliktów mogą być też w tobie. I teraz tak, warto sobie zadać takie pytanie: jaka jest twoja najsilniejsza broń? Wyobraź sobie, że ktoś robi ci jakąś krzywdę, na przykład obgaduje cię za plecami, albo na przykład jest tak, że twój partner, twoja partnerka mówią ci przykre słowa i te słowa są prawdą, ale nie byłeś na nie gotowy i trudno jest ci te słowa przyjąć, bo one są po prostu niewygodne dla ciebie i dla twojej świadomości. Inny przykład. Starasz się o kobietę, ale ona odrzuca twoje zaloty i widać, że nie jest tobą zainteresowana. Jesteś w związku, ale mężczyzna, z którym się spotykasz, nie poświęca ci tyle czasu, ile byś chciała, i czujesz pewnego rodzaju dyskomfort. Przejdźmy teraz z relacji romantycznych do środowiska pracy. Jesteś w swojej firmie i ubiegasz się o awans albo o podwyżkę, i okazuje się, że nie dostałeś podwyżki. A jeżeli brałeś udział w rekrutacji wewnętrznej, na przykład, to okazało się, że wybrana została inna osoba. Albo aplikujesz do pracy w innej firmie i dowiadujesz się, że niestety, ale nie zostałeś wybrany na to stanowisko. Jak w takich różnych sytuacjach reagujesz? Jaka jest twoja najsilniejsza broń, kiedy czujesz dyskomfort, kiedy na przykład jesteś odrzucony, kiedy ktoś nie zachowuje się zgodnie z tym, czego oczekiwałeś? Na przykład w takich sytuacjach możemy stać się nadmiernie kontrolujący, partnerowi sprawdzać laptopa, sprawdzać telefon, włamywać się na jego pocztę, śledzić go. Może być też tak, że będziemy grać ciszą, będziemy udawać, że nic się nie stało, ale będzie widać, że tak naprawdę jesteśmy obrażeni. Może być tak, że właśnie zagramy tym takim fochem, kobiecym czy męskim fochem. Może być tak, że w takiej sytuacji będziesz wyśmiewał innych ludzi, czy to osobę, która na przykład powiedziała ci coś nieprzyjemnego, czy to ludzi, którzy na przykład wygrali z tobą w jakimś konkursie, na przykład aplikując na stanowisko, będziesz umniejszał ich kompetencjom, będziesz szydził z nich, może zaczniesz kłamać na ich temat, zaczniesz kłamać na temat całego procesu. Może na przykład, jeżeli zostałeś odrzucony przez byłego partnera, przez byłą partnerkę, to będziesz tworzył nieprawdziwe historie o tym, co się tak naprawdę zadziało, trochę wierząc w to, że to jest prawda, ale jednak, kiedy zatrzymasz się i zastanowisz nad tym, to okaże się, że nie do końca było tak, jak to przekazujesz innym. Tych sposobów na poradzenie sobie z trudnymi sytuacjami jest bardzo wiele, ale te wszystkie przykłady, które tutaj podałam, abym mogła je tak naprawdę mnożyć, one oczywiście nie są zdrowymi sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami, z trudnymi sytuacjami czy z problemami, a takimi toksycznymi właśnie. No i one przejawiają się w postaci toksycznych zachowań. I tego typu toksyczne zachowania dotyczą prawie każdego z nas. Więc warto po prostu sobie zadać to pytanie, kiedy i w jakich sytuacjach zachowywałem się toksycznie. I to nie jest łatwe, bo większość z nas chce utrzymać taki idealny obraz siebie, ale ten obraz bardzo często odbiega od tego, co jest realne. To tak jak byśmy mieli taki profil na Instagramie, na którym cały czas wrzucamy zdjęcia z filtrem, zdjęcia, na których nasza figura jest retuszowana, na których mamy zmienione tło. Są takie aplikacje, które by sprawiły, że na przykład za mną by było dużo piękniejsze, bogatsze tło i mogłabym udawać kogoś innego, kogoś, kim nie jestem. No i
Bardzo często jest tak, że pomimo tego, że my wiemy, że to nasze konto na Instagramie nie do końca odzwierciedla naszą rzeczywistość, to my z czasem zaczynamy bardziej utożsamiać się z tym, co dzieje się na tym koncie, z tą postacią, którą kreujemy i którą stworzyliśmy, niż z nami w naszym całkiem normalnym mieszkaniu, w całkiem normalnych ciuchach i w delikatnym makijażu, bez makijażu, albo po prostu nie w tak umiejętnym makijażu, jaki może zrobić jakaś super aplikacja. No i to jest wyzwanie, tak? Bo ciężko jest nam tak naprawdę przyznać się do tego, że może nie jesteśmy tacy super w każdej sytuacji, może nie jesteśmy tacy idealni. Myślę, że z tego wynika też ten trend na tak naprawdę na szukanie tych toksyków, na popularność tego tematu, ale jeżeli szukasz takich tematów, to naprawdę, oczywiście biorę pod uwagę to, szanuję to i pracuję z takimi ludźmi, że to może ciebie dotyczyć. Że trafiłeś, faktycznie trafiłaś na kogoś, kto był bardzo, bardzo trudnym partnerem. Ja też mam takie doświadczenia, więc nie neguję tego. Natomiast jeżeli jest tak, że każdy dookoła, każdy w twojej przeszłości miał problem, to on miał problem, a ty byłeś albo byłaś idealna, no to warto się zastanowić, czy czasem też po twojej stronie nie było jakichś błędów, tak? Więc zadaj sobie to pytanie, co jest twoją najsilniejszą bronią, w jaki sposób manipulujesz sobą, innymi, kiedy nie są realizowane twoje najgłębsze potrzeby, w jaki sposób możesz na przykład ranić innych, kiedy nie są realizowane twoje najgłębsze potrzeby i co możesz zrobić, jak możesz postępować inaczej, by zrealizować te potrzeby, ale w sposób, który będzie zdrowy dla ciebie i dla twojego otoczenia. I teraz jeszcze takie słowo na koniec o tym, skąd się bierze ta nasza broń. Dlaczego jest tak, że my mamy czasem całą amunicję, armaty, które potrafimy w różnych trudnych sytuacjach wystrzelić, których potrafimy użyć. Czasem nawet o tym nie pamiętając. Bardzo często to jest nasza reakcja na pewne rany z przeszłości. Dlatego my nie jesteśmy tak do końca świadomi tych naszych zachowań i tego, że możemy mieć toksyczne zachowania, bo bardzo często w momencie, kiedy to się dzieje, to my zachowujemy się trochę tak, jakbyśmy byli pod wpływem jakiegoś narkotyku albo alkoholu i naprawdę zdarza się, że o tym nie pamiętamy, bo te emocje są tak silne. Dlatego między innymi też, że to jest reakcja na coś z przeszłości. Ona bywa nieadekwatna do tego, co się dzieje, bo ta broń, którą teraz wytaczamy, jest tak naprawdę obroną naszej rany, naszej głębokiej rany, która mogła powstać kilka lat temu, w poprzednich związkach, być może w czasie dzieciństwa zostaliśmy zranieni przez kolegę, przez koleżankę, przez dzieci na podwórku, albo to może być rana związana z naszymi rodzicami i w momencie, kiedy pojawia się podobna emocja, kiedy sytuacja, w której jesteśmy, przypomina tamtą sytuację, to ja zaczynam to odtwarzać, zaczynam zachowywać się w niezdrowy sposób, ale taki, który pomaga mi jakoś sobie z tym poradzić i się obronić, ale kiedy to się kończy, to może się zdarzyć, że ja tak naprawdę jestem jakbym wyszła z hipnozy i nawet do końca nie pamiętam tego, co się stało. Więc ja ci proponuję to, żebyś, jeżeli zadajesz już sobie to pytanie i bierzesz pod uwagę to, że ty też mogłeś włożyć coś do rozpadu związku, do tego, że jest trudno w twoim związku, mogłeś dołożyć tą cegiełkę i być może trochę winy też jest po twojej stronie, to zacznij się sobie bardziej przyglądać i zapisuj to, co może być niezdrowym zachowaniem i zastanów się za każdym razem, co jest prawdziwą przyczyną tego zachowania, na ile ta reakcja twoja była adekwatna do tego, co się zadziało, a jeżeli nie była adekwatna, to zastanów się, kiedy wcześniej tak się właśnie czułeś i kiedy wcześniej tak się reagowałeś i tak
Możesz cofać się, cofać się, cofać się, aż do pierwszej sytuacji, która ci się przypomni. Warto pracować nad pogłębianiem tej swojej świadomości, natomiast tak jak powiedziałam, jakby nie każdego na to stać, nie każdy jest gotowy w danym momencie swojego życia, ale jeżeli kliknąłeś na ten film i szukasz takiej odpowiedzi, to jest super znak, bo to oznacza, że jest w tobie spora gotowość na to. Dlatego życzę ci bardzo dobrych, zdrowych odkryć i mocy miłości. Jeżeli ten film ci się podobał i uważasz, że jest przydatny, to daj proszę łapkę w górę, dziel się nim dalej. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to subskrybuj mój kanał. Cześć!